Dzień dobry, Jan Piński, witam na moim kanale. Moim i Państwa gościem jest senator Stanisław Gawłowski, a dziś porozmawiamy o tym, jak PiS oszukuje w tej kampanii, bo drodzy Państwo, wszyscy wiemy, że oszukuje poprzez wydawanie pieniędzy budżetowych na kampanię pisowską, że oszukuje przez to, że robi sobie propagandę w mediach publicznych, w radiu, w TVP, w mediach należących do spółek Skarbu Państwa. No właśnie, ale to nie wszystko, bo to mi pan uświadomił, że zakres tych oszustw jest znacznie większy, więc proszę oświecić również naszych widzów. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Rzeczywiście zakres oszustw jest większy. My już kiedyś rozmawialiśmy o gigantycznych pieniądzach przeznaczanych z budżetu różnych spółek Skarbu Państwa, telewizji kiedyś publicznej, czy w ogóle z administracji rządowej na wsparcie kandydatów do parlamentu z listy PiS. Ale PiS to w ogóle chyba ma zaszytem w genach oszustwo, bo to wszyscy już widzieliśmy. Przez ostatnie dni PiS prowadził na ulicach akcję zbierania podpisów pod listami poparcia kandydatów do Sejmu i Senatu. A dokładnie w czwartek, i to po południu, Jarosław Kaczyński ogłosił jedynki w wyborach do Sejmu. Nie przedstawił całych list. Ordynacja wyborcza mówi jednoznacznie. Podpisy poparcia zbiera się pod listami wypełnionymi nazwiskami. Ewidentnie łamią prawo. Ewidentnie łamią prawo w części dotyczącej procedury rejestracji kandydatów w wyborach do Sejmu. Zbierają listy poparcia pod kandydatami do Senatu. Tam musi być wyraźnie wpisane nazwisko. Zbierają in blanco. Nie ma nazwiska. Te podpisy są od ludzi wyłudzane, bo odbywa się to niezgodnie z prawem. Z prawem, które PiS i tak zmienił, złagodził, prawem wyborczym, które PiS dostosowywał pod własne potrzeby, ale to robi tylko i wyłącznie dlatego, żeby z jednej strony Jarosław Kaczyński i jego dwór mógł ciągle trzymać posłów obecnych i senatorów PiS na smyczy, bo żaden z nich nie wie, czy znajdzie się na liście. Żaden z nich nie wie, który będzie i na jakiej pozycji. Pierwszy ewidentny obszar łamania prawa prawa już wprost wyborczego, zmienionego przez PiS, dostosowanego pod potrzeby PiSu, a i tak okazuje się, że łamali, zmieniali w taki sposób, że ciągle coś jeszcze im przeszkadza w prawie dzisiaj obowiązującym w Polsce. I druga sprawa ma wymiar bardziej moralny. Z jakichś powodów Polska została podzielona na 41 okręgów wyborczych do Sejmu. Główny powód to taki, żeby mieszkańcy Koszalina, Warszawy, Szczecina, Płocka głosowali na kandydatów, którzy są jakoś związani z ich ziemią, żeby ci kandydaci też byli zobowiązani do tego, żeby pracować w danym okręgu wyborczym, spotykać się z wyborcami, żeby to nie byli przypadkowi ludzie. No ale co robi PiS? Najbardziej groteskowy przykład to nazwisko obecnego ministra sportu pochodzącego z Opolszczyzny, Bortniczuk. Kamil, chociaż Kaczyński prezentując jego jako kandydata na numer jeden z listy w Płocku, powiedział o nim Karol, tak ich zna wszystkich. To ewidentnie też Widzi pan, świadczy, że to jest dramat, bo być może się okaże, że on już za parę dni będzie Karolem, bo jak powiedział 2200 netto, to szukali 8 miliardów, żeby nie było, że on się pomylił i dołożyli. Więc być może Bortniczuk będzie musiał po prostu imię zmienić. No to... To winy Kaczyńskiego być może w ich przekonaniu o wykonanie będą prawdziwe. Ale wracam do Bortniczuka, który od 2 miesięcy prowadził aktywną kampanię na Opolszczyźnie. Rozwiesił billboardy, chwalił się, co on zrobił. Bo tenże Bortniczuk pochodzący z Opolszczyzny był przekonany, że będzie tam jedynką. Że on jakoś z tym regionem jest związany. No i w związku z tym, naciągając, wyłudzając pieniądze z budżetu Ministerstwa Sportu i nie tylko, nie za swoje przecież, a za nasze, to było za publiczne, tego typu kampanię prowadził. Ale Kaczyński mówi, ani nie, Bortniczu, ciebie to wstawimy do Płocka. No sam Kaczyński przeniósł się, mimo że mieszka w Warszawie, z Warszawy do Kielc, ale w Kielcach miał być jedynką
Ziobro, który pochodzi z Krakowa, ale Ziobro z Krakowa pochodzący nie może być jedynką, bo jest Kaczyński. No to co się dzieje? No to Ziobro ląduje na liście w Rzeszowie. No przecież w ramach paktu, który oni wewnętrznie mają i tego darcia szat i miejsca, on tam wylądował. Ta lista w zasadzie jest w całości tak skonstruowana. Słynny minister kiedyś, wiceminister zdrowia, teraz minister cyfryzacji Cieszyński, wylądował bodajże w Olsztynie. Pewnie wie, gdzie na mapie leży Olsztyn i może pewnie raz czy drugi tam był, ale tylko razem pokazuje, że w PiS-ie wszystko się może zdarzyć. Słynny minister, premier od kopert spod Warszawy, Sasin, ląduje w Białymstoku. Jaki jego związek z Białymstokiem? No, może dom słyszałem, że gdzieś tam na Podlasiu buduje, ale nic więcej. Czy to prawda, czy nie? Plotka głosi. Ale z kolei Gliński, pochodzący z Białegostoku, ląduje w Warszawie. Nie można bardziej drwić z wyborców, nie można bardziej drwić z Polaków. Bo oczywiście zawsze to się zdarzało przez wszystkie lata, że gdzieś ktoś skądś, jakiś znany polityk lądował na jakiejś liście i to nic nadzwyczajnego. Na zasadzie wyjątku potwierdzającego regułę. Reguła to sprowadza się do tego, że ktoś, gdzie jeżeli startuje, to jest jakoś z tym miejscem, z tym regionem związany. U nich to nie jest istotne. Oni absolutnie, absolutnie uważają, że wyborcy PiS nie będą domagać się tego, żeby kandydaci z ich list byli powiązani z danym regionem. Po prostu będą głosować tak, jak Kaczyński sobie zażyczy. I rzecz kolejna, to widoczne bardziej w przypadku wyborów do Senatu. Po zawarciu paktu senackiego, po zawarciu paktu podpisanego przez liderów wszystkich partii demokratycznych, tych, które dzisiaj w Polsce mają znaczenie, a więc Koalicję Obywatelską, reprezentowana przez Donalda Tuska, Lewicę, PSL, ruch Szymona, czy partia Polska 2050 Szymona Hołowni oraz ruch samorządowy Tak dla Polski. Zawarły porozumienie, z którego, na mocy którego w 100 okręgach do Senatu zostaną wystawieni kandydaci wspierani przez to szerokie, bardzo szerokie środowisko partii demokratycznych. I co robi PiS? Już raz 4 lata temu przegrał Senat, no to PiS wpadł na prosty pomysł. Zaczniemy rejestrować kandydatów, którzy pod mianem na przykład bezpartyjnych samorządowców albo związanych bardzo mocno dzisiaj z PiS, albo jako kandydaci niezależni będą odbierać głosy kandydatom związanym z paktem senackim tylko i wyłącznie po to, żeby zdyscyplinowany wyborca PiS głosujący na kandydatów PiS, mimo że stanowi w poszczególnych okręgach mniejszość, to poprzez podział głosów ich kandydat teoretycznie miałby szansę. Kolejne oszustwo. Ktoś powie, technika wyborcza. Nie, to jest oszustwo. W państwie demokratycznym, w takiej ugruntowanej demokracji, tego typu praktyk nie ma. No tak, dlatego, że oni zostaliby zlinczowani przez niezależne media, których niestety tutaj trochę brakuje. Ten temat nie jest wałkowany. A ja powiem czego, czy ma pan jakąś hipotezę, co stoi za tym takim przetasowaniem? Ja powiem szczerze, nie wiem czy słusznie, mnie się przypomniała historia, jak książęta Jagiellonowie odbierali ziemię swoim wasalom i wrzucali ich gdzie indziej zupełnie, żeby nie mieli żadnego kontaktu z poddanymi, żeby nie było żadnej relacji z nimi, bo tak zaczynam się zastanawiać po prostu, jaka była funkcja celu takiego wielkiego przetasowania. No, na pewno te wyniki, Bortniczukowi lepszy wynik byłoby wypracować w Opolu, łatwiej pewnie tak ja myślę, niż w Płocku, gdzie tu jest pomysł?
Pomysł jest chyba oczywisty. Od dawna wiadomo, że wewnątrz PiS trwa zaciekła walka, że różne frakcyjki, frakcje, grupy, środowiska wzajemnie się nienawidzą i niszczą. Wszyscy też wiemy od lat, że Kaczyński jest specjalistą od zarządzania kryzysem i on generalnie, jak widzi, że oni sami siebie zwalczają, nie mają czasu zajmować się nim i środowiskiem bezpośrednio związanym z Kaczyńskim. W moim przekonaniu wielka propaganda w wykonaniu TVP, mediów kupionych przez PiS, dziennikarzy kupionych przez PiS powoduje, że oni są przekonani, że bez względu na to, kto kogo gdzie przedstawią, to i tak swoje głosy zdobędą z jednej strony, a z drugiej strony oderwany kandydat od zaplecza nie stanowi dla nich żadnego zagrożenia. Jest takie powiedzenie, że idzie właśnie historyjka, idzie człowiek, gospodarz i w worku niesie szczury i od czasu do czasu bierze kija i uderza w ten worek tylko i wyłącznie po to, żeby wywołać agresję wśród szczurów i te szczury zaczynają się gryźć między sobą i ktoś pyta, no ale po co ty to robisz? On mówi, wiesz, jak one nie będą się gryzły między sobą, to rzucą się mi do gardła i będą mnie gryźć. Więc wolę, żeby się zagryzały nawzajem. I w moim przekonaniu Kaczyński dokładnie po to to robi. Tu naprawdę nie ma żadnego innego racjonalnego wytłumaczenia dbałości o to, żeby wyborcy i środowiska związane z jakąś określoną partią polityczną miały z sobą kontakt, żeby dbać o to, żeby ta presja wyborców była jakaś odpowiednia. Tutaj tylko i wyłącznie chodzi o awanturę, o wzajemne podgryzanie, szczucie. Tak jest skonstruowany PiS. Tam nie ma myślenia w kategoriach funkcji państwa, tam jest myślenie w kategoriach funkcji własnego bytu, zabezpieczenia rodzin, ewentualnie grupy, z którą się współpracuje. No właśnie to, czyli taka sama funkcja celu tak naprawdę, jaką miał książęta Jagielloński. Tutaj po prostu oderwanie, można powiedzieć, suwerenów od wasali. No. Od tych, którzy... Tak, dokładnie tak. Zerwanie więzi. To jest tak naprawdę, przypomina mi też trochę reformę Gierka słynną, która w pewnym momencie, młodzież już tego nie pamięta, pojawiło się 49 województw, ponieważ jak było tych województw tam 17 bodajże wcześniej, to było łatwiej się dogadać tych 17. Większość 17 jest to po prostu daleko mniejsza niż większość 49. Już nie wspominając o tym, że ciężej się było po prostu... Były jakieś ambicje zaspokojone, było więcej stołków do obdzielenia, bo było więcej województw. Coś czuję, że następnym krokiem PiSu, gdyby się im udało obronić władzę, byłoby 49 województw. To jest wysoce prawdopodobne, bo tam też jest oderwanie wewnątrz PiSu w strukturze szefów okręgowych od parlamentarzystów. Za wszelką cenę budowany jest tam kult jednostki. Tylko i wyłącznie Kaczyński ma rację. Jeżeli ktoś gdzieś, a plotka głosi choćby, że pani minister w Moskwie zdarzyło się wypowiedzieć przez chwilę to, co myśli o Jarosławie Kaczyńskim i to od razu spowodowało, że straciła szansę na miejsce na jedynkę, a w ogóle ma bardzo nikłe szanse, żeby w ogóle się znaleźć na liście w wyborach do Sejmu, bo Kaczyński dowiedział się, jak ostro w jakimś wystąpieniu prywatnym skrytykowała pana Kaczyńskiego i to już ją Lecha, definitywnie skreśliło. Słyszałem o Lechu, ale słyszałem, że to jest w ogóle jakaś kumulacja, bo oprócz krytyki Lecha doszły jeszcze oskarżenia, że to od niej wyciekła informacja o podatku od fotowoltaiki, więc to po prostu, że nie dość, że jeszcze, że nie dość, że pozwala sobie na krytykę, to jeszcze na dodatek nie pilnuje informacji, nie pilnuje obiegu informacji. Panie senatorze, tak ostatnie takie pytanie. Jak ludzie, którzy by chcieli w jakiś sposób, jak najmniejszym pewnie nawet wysiłkiem, ale jak mogą, w jaki sposób mogą pomóc, w jaki sposób, co można robić, żeby
zwiększyć szansę. No, oprócz oczywiście podawania tego wywiadu, to samo przez się, drodzy Państwo, jest zrozumiałe. Natomiast upowszechnianiu linku, co można robić, żeby pomagać opozycji? Zanim powiem, co można robić, żeby pomagać opozycji, to opowiem o historii, którą obserwuję w ostatnich dniach. Ona się dzieje dosłownie w ostatnich dniach. Ja tak na dobrą sprawę, taką bezpośrednio, zawsze prowadziłem taki tryb funkcjonowania w polityce bardzo bliskich spotkań z ludźmi. Wykorzystywałem każdą okazję, żeby rozmawiać o sprawach, które dotyczą czy to lokalnych problemów, czy regionalnych, czy krajowych. Od wielu miesięcy, tak na dobrą sprawę, staram się chodzić na różnego rodzaju ryneczki, giełdy, targowiska w bardzo różnych miejscach, tylko i wyłącznie po to, żeby spotykać się z wyborcami, rozmawiać o sprawach, które dotyczą Polski. I powiem szczerze, że przez wiele tygodni słyszałem naszych wyborców, naszych szeroko rozumianej opozycji w kategoriach takich dużych oczekiwań na zmianę, skarg i narzekań na PiS. Nawet jak spotykałem wyborców PiS-u, to ich postawa była taka, że uciekali. Od mniej więcej 10 dni, może 2 tygodni, rośnie lawina takiej agresji i hejtu, bardzo niebezpiecznych zachowań. Oni gotowi są, to widać, jakby ktoś ich spinował, jakby ktoś ich podkręca, jakby ktoś zmuszał ich do agresji. Oni nie chcą rozmawiać o sprawie. Oni używają wulgaryzmów, oni wyrzucają nas z Polski, oni są gotowi nas bić również fizycznie. Widzę niebezpieczeństwo, które się po ich stronie pojawia i boję się, że jeżeli dalej ta ekipa pisowska usadowiona w przestrzeni, w mediach kiedyś publicznych, plus do tego pieniądze, które też widzę w mediach społecznościowych, które zostały uruchomione na gigantyczny hejt, na fejkowe konta, tylko i wyłącznie po to, żeby w różnych miejscach, od, nie wiem, Facebooka, Twittera, Instagrama, TikToka i tak dalej, uruchamiać przeciwko, z jednej strony zachęcać do takiego ortodoksyjnego zachowania i obrony PiS-u, a z drugiej strony również ortodoksyjnej postawy niszczącej dla kandydatów i dla tego bloku opozycyjnego. To jest bardzo niebezpieczny moment i mam nadzieję, że nawet jeżeli ktoś chce głosować na PiS z niewiadomych dla mnie pobudek, to nie będzie ulegać tej agresji, bo to jest naprawdę niebezpieczny moment, nie tylko politycznie, ale ten poziom może być jeszcze bardziej głęboki, może nie daj Boże dojść do jakiejś tragedii. To jest jedna rzecz, a drugie absolutnie bardzo ważne pytanie, bo kampania nabrała już rozpędu, rejestrowane są listy, w sumie 6 tygodni do wyborów, tak na dobrą sprawę. Przez te 6 tygodni kandydaci opozycyjni nie będą mieli do pomocy tych wszystkich narzędzi, które ma dzisiaj PiS. Te wybory nie będą równe. Nie ma dostępu do mediów. Będą tylko i wyłącznie hejtowani za pieniądze, tak jak już ustaliliśmy, swoje własne, czyli za pieniądze podatników. Jeżeli mamy i chcemy pomóc takim kandydatom, to istnieje bardzo dużo sposobów. Od takich prostych, udostępnienia płotu, balkona na materiały wyborcze, baner, plakat i tak dalej. Począwszy przez zaangażowanie się wprost w kampanię w postaci rozdawania ulotek, agitowanie, przez proste rzeczy, namówienie swoich sąsiadów, rodziny do tego, żeby poszli na wybory i oddali głos na przedstawicieli komitetów demokratycznych. Ja też mam pragmatykę wynikającą z tej tak zwanej metody Donta, sposobu przeliczania głosów, to warto tym też zdanie powiedzieć, bo ta metoda Donta premiuje komitet, który zdobywa głosów najwięcej. On nie jest liczony w skali kraju. To liczenie odbywa się w poszczególnych okręgach wyborczych. Nawet jeżeli są takie okręgi wyborcze, w których
dzisiaj na przykład koalicja wyborcza wygrywa z PiS-em, to żeby uzyskać ten efekt większy, żeby ta wygrana była większa i dała większy efekt w postaci mandatów, to warto się rzeczywiście koncentrować na tych komitetach największych opozycyjnych, bo one dają dużo większą szansę na to, żeby wygrać z PiS. Ten głos oddany na komitet opozycyjny największy de facto liczy się jako dwa. Tak naprawdę w przeliczeniu z Donta to będzie wynikać. Głos na komitet oddany, który spada poniżej 7%, niestety w dużej części może być głosem zmarnowanym, bo w małym okręgu wyborczym, gdzie jest 7-8 mandatów do podziału, komitet, który zdobywa 5-6-7% poparcia, nie uczestniczy w podziale mandatów. To też warto o tym wiedzieć, że jak się pójdzie do wyborów, żeby rzeczywiście nie chce się odsunąć PiS od władzy, to głosować na ten komitet, który jest komitetem dającym największe szanse na odsunięcie PiS od władzy, bo dzisiaj PiS jest największym zagrożeniem dla tych wszystkich wartości, dla których ludzie o poglądach demokratycznych są istotne. Dla jednych to będą wolności wyznaniowe, dla jeszcze innych wolności dotyczące innych obszarów gospodarczych czy jakichś innych, ale tak na dobrą sprawę z tym skutecznie może walczyć tylko ten komitet, który jest największy. I oczywiście zaangażowanie może się odbywać też w inny sposób. PiS zmienił też tak ordynację. Po raz pierwszy mamy zapis, który mówi o tym, że każdy wyborca może agitować na rzecz bardzo konkretnego kandydata sam. Słowo agitacja jest bardzo szerokie. To oznacza, że każdy z nas może wykupić sam billboard, reklamę, jakąś inną formę reklamy i promującą jakiegoś określonego kandydata. PiS to zrobił w moim przekonaniu z określonych powodów, bo to jest kolejna furtka, przez którą wyleją do się... Do nielegalnego finansowania kampanii wyborczej, to jest oczywiste. No. Dokładnie tak. Dokładnie tak, ale kiedyś rozmawiałem z przedstawicielami różnego rodzaju watchdogów kontrolujących, obserwujących wybory, na pytanie, jak temu przeciwdziałać, usłyszałem, nie możecie temu przeciwdziałać. Znaczy, PiS wprowadził to do prawa. Możecie się zastanowić, czy nie namówić sympatyków, którzy i wyborców, którzy chcą wspierać komitety demokratyczne, partie demokratyczne, żeby sami się skorzystali z tego zapisu. Nie będzie to równa walka. To będą dziesiątki czy miliardy złotych wydane, i to kilka miliardów złotych wydane przez PiS. Liczę te wszystkie pieniądze, które są wydane, nie wiem, przez TVP i tak dalej, do kilkudziesięciu milionów po stronie komitetów opozycyjnych. To będzie przepaść, to będzie walka, już się to widać, Dawida z Goliatem, ale na szczęście ten teoretycznie słabszy wydaje się ma zdecydowanie silniejsze poparcie wśród Polaków. Jeżeli Polacy przestaną się bać, jeżeli uwierzą w zwycięstwo, jeżeli zaangażują się w wsparcie takie wprost pójście do urny, a być może więcej, wsparcie formalne poprzez to miejsce na baner, na ulotkę, czy wsparcie w inny sposób poprzez kontrolę wyborów, to ten sukces wyborczy przyjdzie i to zło zwane PiS-em przegra wybory. No, bardzo, bardzo konkretnie, szanowni państwo, moim i państwa gościem był Stanisław Gawłowski, kandydat na senatora z okręgu koszalińskiego, tak? Nic się nie zmieniło. Okręgu 100. Okręgu 100, tak? To jest lepiej, tak? Bo to jest Koszalin, jakoś pozmieniali okręg, tak? Koszalin, powiat koszaliński, powiat szczecinecki, powiat słowiański z Darłowa. No więc dobrze, ja jeszcze na końcu, drodzy państwo, pozwolę sobie zarekomendować Historię bez cenzury. To jest magazyn, którego jestem wydawcą, jednym z autorów w tym numerze, między innymi tajne lochy Putina, temat okładkowy o podziemnej Moskwie, ale nie tylko, o podziemnych miastach w Rosji, w których dawne lochy łączą się z systemem nowoczesnych i mniej nowoczesnych schronów. A także, drodzy państwo, na przykład Historia o polskich królach gwałcicielach, polecam w dobrych empikach, w dobrych kioskach,
A państwu i gościowi mówię do zobaczenia, bo na pewno się jeszcze w tej kampanii zobaczymy nie raz. Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego i zachęcam do wzięcia udziału w wyborach i wsparcia Koalicji Obywatelskiej w pierwszej kandydaturze. To jest nasz, drodzy państwo, wspólny interes. Jeżeli nie odsuniemy PiS-u, to mogą być ostatnie wybory, w których mieliśmy na to szansę. Do zobaczenia.